Witam wszystkich hodowców i hodowczynie na moim kanale Marcin Powicki. Nie było dawno żadnego filmu z mojej strony. Na pewno tego dzisiaj tak postanowiłem nagrać od dłuższego czasu, jakoś tak po prostu no mam chęć trochę ponagrywać, jakby wrócić. Zaraz myślę, że też powiem pokrótce, gdzie byłem, co robiłem, bo jakby dla mnie, powiedzmy, w ostatnim czasie było takie troszeczkę zaskoczenie, bo bardzo duży odzew, czemu nie nagrywam. Miłe to jest, miłe, że jakiś kanał dla niektórych coś znaczył, dla niektórych się fajnie oglądało, niektórzy coś tam wyciągnęli wnioski z mojej osoby, która nie jest też osobą jakby idealną, jakby nie jest jakimś tam hodowla na wysokim poziomie, ale starałem się, mi się wydaje, zawsze mówić szczerze i to było docenione i to widać, teraz jest po odzewie, więc nagrywam, bo i na Messengera, i w komentarzach, i telefony nawet, jakby w ostatnich 2-3 tygodniach jest tak po prostu jakby no nasilone, że no nic, tylko wziąć się i nagrać coś, bo miło, że są takie osoby, że tak powiem. No witamy jakby nowe osoby, które mój kanał jakby dopiero pierwszy raz włączyły. Filmy są, więc można sobie tam trochę cofnąć. Ogólnie moja hodowla, tak tylko powiem dwa słowa, jest od 2015 roku. I jakby z lepszym i gorszym skutkiem staram się latać. Ostatnio się troszeczkę zmieniło przez rok. Więc moje jakby też może podejście, nastawienie, które też powiem. I akurat patrzę, bo gołąb jeszcze przyleciał. Ten filmik jest po locie nagrany, a ja dokleję tu jeszcze lot, który jakby zacząłem najpierw od lotu. Teraz jakby parę słów powiem, bo no nie zdążyłem. Miałem jakieś tam obowiązki poranne, nie zdążyłem powiedzieć, a wypada powiedzieć parę słów, gdy się tyle czasu nie było. Tak tego mówię, dla nowych i dla starszych, powiedzmy tego. Jakby moja przerwa nie była związana może tyle, że czy szło, czy nie szło, nie szło w lotach. Były też inne jakby rzeczy i powody tego i to nie było powodem też jakby nie nagrywania głównym. Nie idzie, to nie nagrywam, bo ci, co oglądają mój kanał jakiś czas, czy również jak prowadziłem z kolegą Marcinem Kaszubowskim w spółce, tam były pokazywane gdy nie szło i gdy szło, gdy nie było wyniku, gdy były problemy, gdy problemy z wentylacją, gdy były problemy z gojemnikiem, gdy były problemy w czasie lotów, te filmy się też pojawiały, więc jakby głównym powodem ostatnich moich nakręcenia nie było to, bo wiadomo, że świat gołębiarski jakby, ale to wiem, że w różnych stowarzyszeniach już tak powiedzmy trochę liznąłem innego, widząc, słysząc, jest coś takiego jak jakaś taką powiedzmy zawiść, jest no coś się musi dziać, hejt, wkręcanie filmów, insynuacje, każdy wie co drugiemu, czemu czegoś nie robi, nie zadzwoni się, nie spyta na przykład wprost, słuchaj, co się dzieje, tylko jakby rozkręci, dlaczego coś się dzieje. Ale taki jest ten świat, świat jest coraz gorszy. Możemy jedynie o tym mówić głośno, możemy, bo a czy zmienimy, zobaczymy. Jest zawiść w tym sporcie, jest gołębiarski, spada już na psy, uważam i tyle. Myślę, że to jest też jeden z powodów, dlatego przestałem nagrywać filmy. Taki mniejszy, no może powód, bo powód większy to zaraz powiem. Było moje zdrowie, które jakby nie było w stanie. Nie będę tu mówił, nie chciałbym tu jakiś powiedzmy, no może opowiadać, bo to też nie kanał jest o mnie, o jakichś moich tam może chorobach, o wszystkich problemach, które każdy ma w domu, które każdy ma w jakimś swoim życiu. Oprócz tego są te gołębie, gdzie mają być czymś miłym dodatkiem do życia, a nie jakby ciągnącym, więc mam problemy reumatyczne, jakby mam zapalenie stawów, które dosyć mocno mi poszło, bóle, od zeszłego roku się z tym borykam, różne bóle i kręgosłupa i powiedzmy
różne takie bóle, które no, nie powodują jakby motywacji do pewnych, do życia ogólnie. Człowiek się zmusza i chodzi do pracy i robi różne rzeczy, ale nieraz na tą pasję już nie ma takiego po prostu siły, nie ma motywacji. Myślę, no na pewno jakieś takie, czy o których się powiedzmy ludzie nie mówią, ale coraz większa jest w społeczeństwie depresja i takie po prostu, takie jakby niechęć. Niechęć, którą po prostu trzeba no, starać się walczyć, którą trzeba jakby próbować, bo no bo tak nie idzie żyć, nie idzie żyć, nie chcąc powiedzmy się wstać, nie chcąc czegoś robić, gdzie te życie no, no jest jedno i jest jakby no nie najgorsze na życie. Więc moje jakby zdrowotne, które już się jakby no czy kończą, nie wiem czy się kończą, jestem, jestem na tą chwilę jakby u mnie nie działały żadne leki. Jestem na programie biologicznym, nie wiem czy ktoś takie rzeczy tam słyszał. Biorę zastrzyki sobie i jakby pomału, chyba to jest 6., 7. tydzień, pomału widzę duże efekty i pod kątem wyników, które badań, które robię, jakby stąd, myślę, że stąd nawet taki bodziec nagrać film, no poza tym, że no, że wy też byliście, więc mówię to, bo myślę, że robiąc ten kanał od 2017 roku, czy nie, 17? No chyba 17 czy 16 roku zacząłem, jakby no byłem szczery, byłem cały czas i też chyba się należy jakieś wyjaśnienie, jeżeli ktoś znika, wraca, co jak. Takie wrócenie nagle, o jestem, cieszę się, nie, bo jakoś tak traktowałem poważnie, mam kolegów z jakichś znajomości, które przy kanale powstały, więc, więc to wszystko wymaga, taka była droga zawsze moja, więc mówię jak jest, także zdrowie jeden, dodatek jest też taki, hodowcy myślę, jakiś tam, gdy miałem, jest gorszy okres ze zdrowiem, jakby lekki hejt spowodowany, jakieś takie komentarze. W okresie myślę, że do tej pory, to czy do tej pory miałem, że z Facebooka mam wyłączane grupy jakby związkowe i różne, oprócz tego, bo oprócz tego jestem powiedzmy jakby w zarządzie oddziału i w sekcji u siebie prezesem, więc jakby dotyka też mnie sprawy związkowe, te wszystkie takie jakby jakby wszystkie niezadowolenia płynące zawsze z jakiejś strony, jakby każdy, wiadomo, wszystkim dogodzić się nie da rzeczy. Myślę, że główne, tak jak ja widzę, jak działają, czy u mnie okręg, czy coś, działa, to widać, że działa i każdy, powiedzmy, to trzeba nieraz pomóc, doradzić, a nie krytykować, bo jak jeżeli ktoś jest otwarty, to widać, że ktoś jest otwarty, więc nie ta droga. Więc to wszystko jakby nacisk i jakby logiczne, że się nie chce, że się chce żygać i jakby tego związku całego Gołębieckiego ma się dosyć z tym związanych. Tak jak kiedyś myślałem, tak nie można, ale po prostu są osoby, z którymi powiedzmy na pewno, no to nie tylko, że u mnie oddział, czy okręt, czy tak dalej, tacy powiedzmy ludzie są, je powiedzmy no trzeba żyć, mam nadzieję, licząc tam powiedzmy, że się ktoś zmieni, że tego, ale też myślę, że osobom, którym na przykład nie pasuje ma osoba, czy jakoś mają coś, czy nie wiem, no to myślę, żeby nie oglądać kanału też, bo tak może tego nigdy nie mówiłem, ale po co oglądać, myślę, że nie chodzi o to, że nie lubię krytyki, bo lubię jakieś uwagę, komentarz, jeżeli ma coś, doradztwo jest to, a co innego jest na przykład chamstwo. Czy jakieś takie po prostu robienie czegoś, bo nie podoba mi się, bo się nie podoba, bo bym zrobił lepiej, ale jak mam szansę, czy coś samemu, nie to znaczy dużo polega na komentarzy, a nie na czynie. Każdy się myli, ja się mylę, każdy nie zawsze wychodzi. Idea jest zawsze, cel jest dobry, żeby było dobrze. Ale po prostu, no tyle. Ogólnie myślę, że nie mam więcej jakby na ten temat. Nie będziemy tutaj
mówić, bo nieraz można powiedzieć za dużo, po prostu dlatego mówię. Ja tam do każdego z każdym jakby też różnie i niektórymi, wiadomo, człowiek się pokłóci, niektórymi chce się pogodzić. No, no takie jest życie, no i się różnie nieraz gryziemy, ale też mam osoby, z którymi na przykład się potrafię wymienić zdania i nieraz ostrzej czy coś, ale my gadamy, my żyjemy, gadamy, mamy wymianę zdań, jakoś tam sobie pogadamy i dalej żyjemy. A są osoby, co mają, ktoś ma inne zdanie, to nie gadam, nie robię, bo on jest taki, czy siaki. No wiemy, każdy, kto żyje w związku głębiarskim, ktoś, kto gdzieś coś, jakąś funkcję miał, czy coś robił, czy coś próbował, wie i nie jednego to zniszczyło. Ludzie, którzy i młodzi chcą odchodzą jakby z funkcji, przestają, mają dosyć. Nieraz tak, powiedzmy, to nieraz się dziwię, nieraz się, no nie dziwię. Nie dziwię, bo myślę, że ludzie ludzi niszczą. Także tyle może jakiegoś wykładu mojego o życiu. To wszystko jakby chyba wiemy, że to jest, tylko może nie mówimy zawsze głośno, choć niektórzy już zaczynają mówić fajnie głośno i tyle. Jeżeli chodzi o głębie, także czy wracam? Chcę wrócić, zobaczymy z jaką intensywnością. Idzie jesień, idzie zima, myślę, że to okres taki, w którym się siedzimy, trochę szperamy w tym komputerze. Ja jakby kanałów też bardzo mało filmów oglądam. Nie wiem, nawet są dwie, trzy osoby, których jakby oglądam no, na bieżąco, które mi powiedzmy pasują. Nie wiem, czy mówić, no nie mogę mówić, jest to akurat, jest to filmy i Bartka Morela są, jest to osoba, z którą powiedzmy jakoś tam no tak pozytywne mam jakby obraz, czy Maćka Obudzika, którym tam się znam już powiedzmy czas i tak nie wiem, tak po prostu krzycha kłosa niektóre filmy, ale naprawdę tak jakoś mnie to po prostu odsunąłem się. Za tym idzie na pewno też wynik, bo szedł wynik. Na głębie dorosłe nic, powiedzmy, nic żeśmy tam nie ugrali. Trochę lotów poleciałem, trochę jakby spędziłem w szpitalu, trochę jakby próbowałem. Tak, ale na ile szło. Myślę, że miałem też, miałem chyba 20 parę gołębi. Więc zostało chyba 10-11. Lotów wszystkich nie przeszły, bo były tam loty, jeden był później mój wyjazd, później na przykład tak wyjechałem, nie były tydzień na przykład na locie, później była 500, no to po dwóch tygodniach tam nie chciałem przeskoczyć, chyba tam ze 160 na 500, to trzeba było czekać na krótki, to dałem na krótki, to na jakiś tego, to tak jest właśnie, że to tak zawsze się jakby nie dawało, a też nie będę dawał na hama, gołębie tam, aby tych parę sztuk, myślę, że tam trochę tych lotów przeszły. Za mało jak dla mnie, gołębie roczne przeszły lotów, na pewno za mało, jak na moje jakby taką no, myśl i gołębie powinny trochę, niektórzy lubią od deski do deski. Inaczej się leci jak się ma całe stado i pełne stado, które wiadomo, że młodych się dokoptuje. Inaczej jak się leci jak ma garstkę, no to zawsze się chce tych parę sztuk, tych dwulatków utrzymać, żeby chociaż no, do pary były, a może pokażą. To jest ryzyko, bo to często się tak okazuje, że ten gołąb no, na cięższe lacie pada i tyle. No ale no to trudno. I takie jest miejsce. Gołębi nie mam za dużo, bo sezon młodych również był ciężki. Jak w Polsce, z tego co mi pisali niektórzy, to po drugim locie skończyły oddziały latać. Było. Dlaczego tak się dzieje? Głubie dorosłych gołębi pogubili też ludzie, ale myślę, że to może też jakimiś osobami, jakiś może zrobimy filmik z kimś, kto przeleciał cały sezon, też opowiedział swoim okiem. Ja jakby może w lotach gołębi dorosłych także tak nie uczestniczyłem, więc nie będę jakichś wielkich tam może wypowiedzi robił. Gołębie przeszły co tyle, na ile ja miałem czas i mogłem im dać czasu, myślę, że nie. Gołębie młode, przeleciały u mnie cały program, dzisiaj był ostatni lot, szło w kratkę, się jakby tak powiedzmy ciekawie widzę, że nie było, ale gołębie się schodzą, zaraz zakończę to powiem, a po prostu na koniec wrzucę to co nagrałem i podczas gdy one przychodziły. Gołębie młode jakby miałem zaobrączkowane chyba 80 parę sztuk. 82, 84,
a na lot teraz poszło 35, więc ogrom poszło. Nigdy w życiu tyle nie zginęło nawet mi przy domu. Ja potrafiłem na lot dać z jednym gołębiem zgubionym do lotu, jakby do pierwszego do spisu. Potrafiłem jednego gołębia zgubić, były lata. A w tym roku nie wiem. Nie wiem, wiadomo, że też niektórzy nie mówią tego głośno, ale powiedzmy pojedynczy hodowcy mówią, też obrączek nabrali nieraz masę pogubionych i to co drugi hodowca ma tyle pogubionych przed lotami. No o lotach to już nie wspomnę, bo w lotach też poszły ilości. Na spis miałem 73 gołębie, a jakby z połową ze spisu kończę loty gołębi młodych, więc 35 dane na lot. Nie wiem dzisiaj ile wróci, 20 parę gołębi już tam jest. I 35 plus chyba 11, 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12 czy 11 sztuk było, tu jest późno, 12 sztuk, więc jakby 47 gołębi zostało na loty gołębi dorosłych. To jest tak, no mało jest też na styk, więc jakby, no zobaczymy na pewno więcej niż w tym roku, bo niecałym 20 zacząłem, więc można będzie się pobawić, zależnie jak będzie zdrowie, jak będzie czas, bo czas też różnie, jakby w tym okresie, gdzie te gołębi troszeczkę człowiek innego życia zaznał też pod takim kątem, że trochę pojeździł, trochę pobył jakby z rodziną, trochę innego, to o tym też opowiem w następnych filmach, zapraszam, jakby z życia innego, troszeczkę też prywatnego i też troszeczkę, że gołębie to nie wszystko, ale będą w moim życiu, jest moją pasją. Z lepszym skutkiem, z gorszym skutkiem, były lata dobre, są lata wiadomo, że bez pracy nie ma niczego, widzę, przy gołębiach trzeba chodzić, trzeba dbać, trzeba u siebie zawsze szukać i przyczyn i to, i że po prostu jak wszystko jest dograne u hodowcy i klarowne i przygotowane i odpowiednio szybko zaczął, to wyjdzie, to wychodzi. Myślę, że co roku to gorzej wychodzi, bo też są czynniki inne, które wpływają na gołębie. Gołębie giną i pogody, i wiadomo, te insynuacje, no i czy 5G szkodzi, czy nie, no nie wiemy tego, choć też są podejrzenia, czy się dowiemy, czy nie. Mogą, że lata będziemy mogli mieć jakieś takie ciężkie, że będą gołębie ginąć, będą gołębie zostawać, jakby będziemy, gołębia będzie selekcja inna, troszeczkę może przejdzie, że która, nie wiem, które gołębie, ale to są takie gdybania, zobaczymy, na pewno gołębie takie pewne, które ludzie mieli, które nie ginęły, które stawiali, pogubili na lotach gołębi dorosłych, z tego co wiem i lotniki, i więc jest inaczej, coś jest inaczej i tak samo gołębiami młodymi w tym roku przy treningu, których treningów może nie miałem dużo, takie podsumowanie tam jak tam wyszło mi te młode, to tam zrobię po tym locie może następne tygodniu, myślę, że też następny film będzie taki trochę, może się przejdę po gołębniku, co się zmieniło. Dzisiaj takie bardziej pogadanki, wstęp, przywitanie się, zachęcenie do subskrypcji dalszych, powiedzenie, że dalsze będą. Na jednym filmie nie, wszystkiego nie, jakby nie obejdę, nie pokażę, nie wszystkiego nie powiem, bo film będzie nie wiadomo jaki długi, może nudny. Myślę, że starczy, a będzie co o czym rozmawiać. I będziecie mieli hodowcy na co czekać za tydzień, mówiąc tutaj krótko, jak tu do jesieni się przygotuje. Gołębie na pewno zaczęły pierzeć, ten ostatni tydzień młodych też ostro, widać, że chyba coraz ciemniej jest i po prostu zaczęły się sypać, to też im działa, gołębie pierzące się na loty, wpływa pierzenie przy młodych, uważam bardzo. I coś zacząłem mówić. A, i gołębie młode, po prostu widzę podczas wożenia jakichś małych, że gołębie z młodymi jest w tym roku, że mają problem z orientacją, gołębie ze znalezieniem, jakby gołębie nigdy wywożone w te same miejsca, jakby nie robiły kółek, nie krążyły, nie zachowywały się, takie zachowują się w tym roku, przynajmniej moje. Miejsca, które były powtarzane, one praktycznie z zakrytymi oczami, one szły w kierunek, one biły, one mało co, po prostu teraz jest to jakieś, to jest dziwne krążenie, szukanie, problem orientacji myślę jakiś jest w tym roku, ale to jest moje takie spostrzeżenia z obserwacji, tyle co ja lubię i co obserwowałem gołębie, także
Pozdrawiam wszystkich, witam wszystkich, co, co nowych widzów, witam starych widzów, witam, miło mi, że jeżeli jeszcze zostali jacyś, to jeszcze, że są, że wrócą, ale nic na siłę, tak jak powtarzam, osoby, które jakby denerwuje, czy nie zgadzają się, znaczy nie zgadzają się, no każdy ma się prawo nie zgadzać, nie? Ale jakby są jakby chamskie, no tak jak powiedziałem, to nie wiem, no bardziej bym wolał, żeby się przerzucili na inny kanał, to nie jest może kanał dla nich, moja osoba nie jest dla nich, także tyle. Zapraszam do takiej krótkiej, tam może takej monotonnej, krótkiej, nie wiem czy krótkiej, ale takiej jak przylotu, który nie był jakby jakimś takim szałem. Gołębie przewiane, później jakby zaczęły się schodzić, teraz coraz większą ilością, więc gdzieś musiały pójść. W tygodniu nie były włożone nigdzie, były, jedynie dostały, więc ale chodziły przy domu po niecałą godzinę, po pół godziny chodziły, jakby cięły niebo, więc więc tyle, no były, uważam, zdrowe, a że nie przyszło o czasie, to przewiane, czy przewiane, czy po prostu źle przygotowane, to już muszę ja sam gdybać, a nie w niebie szukać problemu, czy tam nie wiadomo innych rzeczach. Także pozdrawiam, zapraszam do oglądania. Dobry lot. Mamy godzinę prawie 11, prędkość 1687. Czeka na nich, a ich nie ma. To się dzieje, myślałem, że będą. Ale pewnie je tam przyplizga. Na odległości 300 km to myślę, że trochę je może znieść, tak. Wiatr miał być typowy w ogon, a jest jakby południowo-zachodni taki, mi się wydaje, tu na morze trochę spychający jak wczoraj, więc nic, czekamy. Pojawiają się gołębie, oczywiście nie u mnie, ale kolegi Michała Rogalewskiego, z którym również filmiki były. Pojawił się pierwszy gołąb, więc no, można coś kręcić głową już. Te loty u mnie są różne. Także, ale myślę, że tak jak się pracuje, tak się ma. Dzisiaj to daje trochę wiatru, karty i tak jak nie ma co. Zobaczymy. W tym tygodniu, tak jak już wspominałem tutaj, jakby opadły trochę, ta wena taka trochę, nigdzie nie były zarowożenia, obloty podstawowe. Po prostu dostały co miały dostać i już reszta jest w nich. Tam u góry coś idzie, ale to... Tydzień temu mieliśmy lot, to bardzo wysoko szły. Były, trochę im zajmowało zejście trochę na niższy pułap. Dzisiaj widzę też, że troszeczkę tak wyżej, ale... Wyżej, no na pewno niżej niż tydzień temu. Ale...
Ale nie ma widu. Kolega Michał jest na bliższym kilometrażu, w nowym miejscu. Więc tam są jakieś pewnie minuty, ale też do przesady. Zobaczymy, jak będzie, tak będzie, tak koledzy, zobaczycie. U mnie, tak jak mówiłem, filmy różne były, od tych złych, momentach, gdy nie szło, momentach, gdy szło. Kończąc sezon, trzeba pokazać, co jest, jaki jest. Na pewno samo wszystko się nie dzieje. Przygotowanie, kto jak przygotowuje, tak ma. Problemy zawsze szukam ja, o, u siebie, a nie w całej otoczce tego wszystkiego. Także, no nic, wyłączę, poczekamy, ktoś przyjdzie, to zaraz włączę. O, i tu wreszcie się pojawił po długim czasie. Chodź. Wyczekany pierwszy gołąb. To tam coś wpadł jak strzała. Zaraz zobaczymy go. Pojemnika. Chodź. Co tam chyba? Pewnie od razu do wody. Chodź. Pojawiają się następne. Późno, ale nie wiem, już zależy mi bardziej, żeby nie było strat. Chodź. Oczywiście. Tak, tydzień temu, latania, kupa. Chodź. Także, jak krew z nosa. Drugi to po gołębiach lotowych akurat. Pierwszy po gołębiach z rozpodu. Więc po lotowych niektórzy chowają, niektórzy nie. Ale uważam, że są fajne nieraz. Nawet po rocznych wychodzą fajne. Naturalne, tak jakby krzyżówki, z których zawsze coś się wyłuska fajnego. No i lipa, tak jakoś to idzie. Myślę, że inni tam już biją, u mnie myślę, o, następny spada. Chodź. Chodź. O, nie, są jakieś zmęczone, także... Mam akurat i 40 i z całości. Nawet nie wiem, czy są z całości, czy 40, bo myślę, że to są późno.
więc nie będziemy. Patrzeć, choć mamy koledzy, którzy może śledzą mój kanał od samego początku. Znajomy mają taką czarną samicę, po której fajnie się sprawdzają dosyć. Mam wysoko, coś tam ciśnie, ale także jeden młody po niej, białolotek czarny, może się pojawi, on się fajnie pojawia, nieraz na niebie go widać. Białe lotka ma, czarny, białe lotka ostatnio. Akurat miał komplet konkursów. Myślałem, że chwyci ten piąty, o, ale tu idzie z kierunku. Chodź, 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 chodź. To jest wejście. To jest wejście na wagę sekund. Z kierunku jeden zakręt i wywlot. No ale no nie każdy tak potrafi. Gołąb. Także... Tu akurat gołąbek od Wiesława Misiaka przyleciał. Od którego też bardzo, jakby moja hodowla jest głównie oparta na jego gołębiach. I choćby dużo nieraz widzę i sprowadzam i coś wprowadzam do hodowli, to ciężko jest jakby te jego gołębie po prostu zastąpić. Zastąpić, to znaczy wyprzedzić, ale zerknę tylko. Także no i zaraz zobaczymy, co tam dalej. No i znowuż mała przerwa. Nic tutaj ciekawego nie wydarzyło się. Będzie mnie tu słychać, nie ile tu wieje, ale myślę, że tyle jakoś tam wyciśniemy ten filmik po długim, długim czasie. Jest kolejne. Teraz to nie ma znaczenia, czy nakarmione, czy głodne, czy co, będą latać. To... to będą, ten typ tak ma. Chodź, 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 chodź. No chodź. No chodź, 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 chodź. Same typy jakby. Nie wiem, tak z ciekawości, jak tutaj się sypią u innych. Jest zajęty.
zajęty wołaniem, dreptaniem. Słoneczko się przebija. Taki dzień dzisiaj miał być te ciepłe. U nas jest akurat tak średnio 15, chyba 16 stopni. Dosyć wieje. Taki jak flaki zalaję ten lot, myślę, do oglądania. Może niektórzy wytrzymają, obejrzą do końca. Bardziej chyba z ciekawości, może niektórzy, że dawno nie było. No ale co zrobić? A teraz takie typowe, na koniec już zakończenie, pokażemy gołąbki. Gołąbki się trochę wybrało, cały czas zachwaliłem, bo tu białolotce, cały czas nie widzę mojego gołębia, którego niestety 5. konkursu nie wziął. E, 27 gołębi, właśnie wrócił gołąbek. Trochę zależało, jakby zaraz się tutaj pokarmimy, dosypiemy jakieś sobie. Także mamy 27 sztuk z 35 włożonych, więc 8 sztuk brakuje. Mam nadzieję, że się zejdą. Jest godzina 13. Więc tyle. Zapraszam za tydzień i mam nadzieję, że już troszeczkę bardziej regularnie na chwilę pobędziemy ze sobą, czy wy z moją hodowlą. Także żegnam, życzę miłego weekendu. Miłego tygodnia, bo weekendu już koniec, także dobry lot.